Dziękuję bardzo. Pan minister skoncentrował się na Silesii, a tak naprawdę nam zależy na myśleniu całościowym, wręcz strategicznym. I czy to są tereny we władaniu Silesii, czy innego podmiotu, ma małe znaczenie. Biedronka stała się symbolem upadku Stoczni Szczecińskiej i braku pomysłów na zagospodarowanie terenów postoczniowych. Panie ministrze, nie odpowiedział pan na pytanie zasadnicze. Nie odpowiedział pan na pytanie, dlaczego nie prowadzone są działania związane z konsultacjami i partnerstwem, rzeczywistym partnerstwem z samorządami miasta Szczecina i samorządu województwa i czy może być brany pod uwagę, czy wyobraża pan sobie taką możliwość ze względu na nieefektywność działań dotychczasowych, że tereny te zostaną po prostu skomunalizowane. Mówię o nieefektywności, bo pan ładnie nazwał, że jest to odnowienie projektu Silesii. Panie ministrze, to nie jest odnowienie projektu. To jest zupełnie inny projekt. To jest projekt oparty na zupełnie innych przesłankach. Tamten projekt był nie tylko niewiarygodny, ale absolutnie nierealny. Natomiast projekt, który w tej chwili państwo proponujecie, kończy się efektem takim, wydajemy broszurę. Broszura jest efektem dotychczasowych działań. Czy nie szkoda czasu? Od 2010 do 2013 brak efektów. Weźcie państwo naprawdę pod uwagę rzeczywiste partnerstwo z samorządami i zaangażujcie się w taki sposób, żeby to może samorządy decydowały o tym, jak lepiej wykorzystać te tereny, bo instytucje państwa nie są w stanie sobie z tym poradzić.